Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Taki jestem sam pełen emocji, bo myślę, że dzisiejsza ławka szkolna, zapraszając do niej, aby się wygodnie rozsiąść, będzie bardzo piękna i niesamowita. Zacznę tak. Jan Długosz, znamy go wszyscy, prawda? W swojej historii polskiej pisał o Pelplinie, tak. Klasztor ten przez dawnych książąt założony, tak słynął budowlami, murami i strukturą, że wszystkich ludzi w podziwienie wprawiał. Dziś będziemy też mówili o tym klasztorze, jak w podziwienie wprawia, ale poprzez to, co robi dla ludzi młodych. W tymże klasztorze, w dostojnych murach pocysterskich, odnajdujemy Collegium Marianum, katolickie liceum imienia Jana Pawła II w Pelplinie. I oto nasi goście. Bardzo się cieszę, że nareszcie możemy się spotkać. Szkoła taka stara, 1836, cystersi jeszcze starsi, a tu taka młoda dyrekcja, przedstawiciele nauczycieli i studenci. Witam bardzo serdecznie księdza Arkadiusza Ćwiklińskiego. Dzień dobry. Dyrektora tego kolegium. Ciężko jest być dzisiaj dyrektorem, ale nie w takich murach, to chyba to bardzo łatwo, prawda? Tworzymy pewnego rodzaju wspólnotę szkolną, więc wszystkie trudy są dzielone, zatem nie jest to... Tak, ale jak ci wszyscy cystersi od wieków wyjdą i podadzą jeszcze dłoń dyrektorowi, no to wtedy... Jest to duże wsparcie. Duże wsparcie. No, pan doktor Jan Wiśniewski, to teraz nie wiem, panie doktorze, bo to znamy się z WSK SIM-u, tak. Czyli Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, i wy jesteście dumni, że pan profesor również wykłada w waszej szkole. Czego? Prowadzę zajęcia z historii, teraz nowy przedmiot od chyba 2 lat, historia i społeczeństwo. I zajmuję się jak gdyby tą otoczką historyczną w naszej, właśnie naszej szkoły, naszego kolegium. Świetnie. I chciałbym wam, kochani, przedstawić zastępcę przewodniczącego samorządu szkolnego, Jerzego Dziemińskiego. Tak. Szczęść Boże, Jurku. Szczęść Boże. Jak się do ciebie zwracają, nie wiem, ksiądz dyrektor czy koledzy, Jerzy, Jurku? Zazwyczaj zwracają się do mnie, Jurku. No to fajnie. Pozwolę, że ja też się będę zwracał. Do której klasy chodzisz? Do drugiej liceum. Aha, czyli za rok dopiero matura. Tak. Świetnie. I mamy Pawła Wieckiego, też ucznia klasy drugiej. Co to znaczy, że szczęść Boże, Pawle, że ty jesteś odpowiedzialny w samorządzie szkolnym za sekcję religijną? Tak. Chodzi tu o to, że my w naszej szkole mamy również nie tylko same zajęcia, ale także musimy pamiętać o tym, aby rozwijać naszą duchowość. A, czyli żeby dostać się do nieba. I ty dbasz o to, żeby w szkole nikt nie zboczył z drogi do nieba. Świetnie. Kochani, usiądźcie wygodnie. Zobaczmy, jak wygląda ta szkoła, bo ona jest naprawdę, naprawdę niezwykła. Zapraszamy do Pelplina przy katedrze. Jak wygląda ta szkoła? Warto zobaczyć. Collegium Marianum, czyli katolickie liceum imienia Jana Pawła II w Pelplinie. Pod tą nazwą kryje się historia szkoły średniej, począwszy od założonej w 1836 roku szkoły tumskiej i śpiewaczej, poprzez progimnazjum, prywatne gimnazjum i liceum koedukacyjne stolicy biskupiej w Pelplinie, aż po niższe seminarium duchowne zamknięte przez władze komunistyczne w 1961 roku. W latach niewoli narodowej było ono według powszechnie panującej opinii najbardziej zasłużoną dla krzewienia polskości szkołą średnią na Pomorzu Gdańskim. Collegium Marianum to męskie ogólnokształcące liceum katolickie leżące na Pomorzu w Pelplinie na Kocieli. Szkoła ta gromadziła młodzież z diecezji chełmińskiej, z Warmii, Powiśla, Wielkopolski i Śląska. W czasie zaborów była kuźnią polskości.
Wyszło z niej wielu wybitnych Polaków, uczonych, działaczy narodowo-społecznych, bojowników o polską kulturę i wolność na Pomorzu oraz wielu znakomitych biskupów i kapłanów, a wśród nich dwóch błogosławionych i kilku kandydatów na ołtarze. Dzisiaj Kolegium Marianum jako katolickie liceum umożliwia głęboki rozwój duchowy i intelektualny, pozwala na doskonalenie umiejętności, daje możliwość wykazania się na każdym polu oraz rozwoju zainteresowań. Po ukończeniu, oprócz zdobytej wiedzy, uczniowie są przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata w duchu chrześcijańskim. Szkoła prowadzi internat z pokojami dwuosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym. Posiłki spożywają uczniowie w 14-wiecznym pocysterskim refektarzu. Nauka wszystkich przedmiotów odbywa się w 15-osobowych oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje. W szkole pracują także nauczyciele akademicy. W jednym z listów pasterskich biskup Jan Bernard Szlaga, również absolwent tej szkoły, napisał: chcę, ażeby w murach tej szkoły, czyli w Pelplińskim Kolegium Marianum, uczyli się chłopcy, którym zależy na tym, aby ich chrześcijańska świadomość mogła dojrzewać w stopniu wyjątkowym tak, jak jest to nieosiągalne gdzie indziej. Oczekuję po tej szkole, że będzie ona przygotowywała naszą elitę katolicką, ale także będzie przygotowywała do wyboru drogi życia tych chłopców, którzy wcześniej odczuwają głos powołania do służby Bożej. Na ile prorocze były to słowa, przekonamy się już za chwilę, kiedy to w naszej telewizyjnej szkolnej ławce zasiądą aktualnie uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Kolegium Marianum z Pelplina. Zapraszamy do tej niezwykłej katolickiej szkoły na lekcję historii, której tematem będzie Polska w XI wieku, czyli w walce o silne i niezależne państwo. Lekcję poprowadzi pan dr Jan Wiśniewski. Prawda, że piękna szkoła. Dlaczego pan, panie doktorze, panie Janie, wybrał akurat ten temat, bardzo ciekawy, prowokujący, myślę, że bardzo odpowiedni również i dla współczesnych czasów, w walce o silne, niezależne państwo, ale Polska XI wieku? Proszę mi wierzyć, to jest po prostu program. Państwo tutaj jako telewizja zaproponowaliście właśnie zajęcia. Stwierdziłem, że skoro w tym terminie te zajęcia powinny być, to chciałem właśnie to ująć, ale chyba jeszcze troszeczkę ważniejszy był ten nastrój, to, że właśnie ta tematyka pasuje do szkoły, do tego wnętrza, do murów, ale również i w pewnym sensie wpływa na wychowanie młodego pokolenia naszych właśnie. I dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby nagrać te zajęcia z lekcji historii w refektarzu średniowiecznym. Tak, tak. Właśnie to pomieszczenie świetnie pasuje właśnie do tej lekcji. Mamy tam znacznie więcej tych takich pomieszczeń, ale to są pomieszczenia, które no, pamiętają jeszcze XIV, XV, czasami XVI wiek. U góry właśnie nad tym refektarzem są właśnie klasy już takie nowoczesne, ale nowoczesność czasami nie pasuje do tej przeszłości. Ja myślę, kochani, że nie pozostaje nic innego, jak wygodnie usiąść. Zobaczmy, przenieśmy się do XI wieku i przenieśmy się do szkoły w Kolegium Marianum, gdzie pan doktor Jan Wiśniewski poprowadzi z uczniami drugiej klasy katolickiego liceum lekcję historii, która nosi tytuł W walce o silne i niezależne państwo, czyli Polska w XI wieku. Każdemu z nas się to przyda, aby odświeżyć, a może czegoś i na nowo się nauczyć. Zapraszamy.
Witam panów na zajęciach z historii społeczeństwa. Dzisiaj temat zajęć w walce o silne i niezależne państwo Polska w XI wieku. Panowie, dzisiaj zajęcia są nietypowo. Jesteśmy w refektarzu naszej szkoły, Collegium Marianum Liceum Katolickiego w Pelplinie. Ta sala w pewien sposób oddaje tematykę naszych zajęć. Dlatego właśnie dzisiaj tutaj się spotykamy, a nie u góry w klasach lekcyjnych. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o państwie, które przeszło bardzo duży kryzys po okresie olbrzymiego rozkwitu. Będziemy mówić o państwie, które zostawił Bolesław Chrobry, które z trudem utrzymało swą niezależność, ale później, dzięki temu, że utrzymało, rozwinęło się, no i istniało właściwie do 1795 roku, do czasu rozbiorów. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy do lekcji, chwila powtórzenia. Wspomniałem o Bolesławie Chrobrym, prawda? Więc może ktoś więcej powie o tym władcy. Bolesław Chrobry, po Mieszku I, jeden z najwybitniejszych władców monarchii wczesnopiastowskiej. Słuchajcie, za jego rządów doszło do ważnego wydarzenia. Pewnie koło 1000 roku, to miało miejsce oczywiście w 1000 roku, doszło do pewnego wydarzenia. Może ktoś powie, może Olek. Olek, powiedz właśnie, co się stało wtedy? Cesarz Otton III jako główny cel na lata swojego panowania postanowił... A Otton III kim był? Był cesarzem Niemiec. Tak, cesarzem. Słuchajcie, cesarzem państwa niemieckiego, tak, narodu niemieckiego. Jego głównym celem na lata panowania było odnowienie cesarstwa rzymskiego. Miał to się stać jako moim uniwersalistyczne cesarstwo rzymskie. Tak. Słuchajcie, państwo Ottona III miało składać się z czterech części. Pamiętacie, na poprzednich zajęciach mówiliśmy sobie o tych koncepcjach, prawda? I właśnie Otton III chciał te koncepcje zrealizować. Proszę, więcej może coś powiedzieć. Więc w 1000 roku na Zjeździe Gnieźnieńskim to nie był zjazd typowo z przyczyn religijnych, tylko miał też charakter polityczny. W celach politycznych przyjechał Otton III. I Bolesław Chrobry otrzymał prawo od Ottona III nadania inwestytury, czyli mianowania biskupów na terenie Polski. Tak, słuchajcie, to było bardzo ważne. Bardzo duży sukces Bolesława Chrobrego. W Polsce utworzono wtedy nowe biskupstwa. Oczywiście w Gnieźnie było arcybiskupstwo. Gdzie powstały te nowe biskupstwa? Panie Ćwikliński, proszę. W Kołobrzegu. Tak. W Krakowie i we Wrocławiu. Tak, właśnie tam powstały te nowe biskupstwa, czyli mieliśmy własną metropolię. Byliśmy niezależni od na przykład Niemiec. Istniało jeszcze wcześniej, to jako ciekawostka, istniało wcześniej biskupstwo misyjne, które istniało gdzie? Kto wie? Biskup Jordan. W Poznaniu. Poznaniu. Dobrze. Słuchajcie, państwo Bolesława Chrobrego rozwijało się. Było potężne. Może ktoś mi wskaże, jakie nowe terytoria podbił Bolesław Chrobry. Co takiego stworzył właśnie? Panie Michale, proszę. Może pan wskaże właśnie te terytoria. To Bolesław Chrobry zdobył Łużyce, tak. Milsko, Morawy, Słowację oraz Grody Czerwieńskie. Tak, zobaczcie, bardzo duże terytorium. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, te zdobycze były bardzo duże. Państwo Bolesława Chrobrego rozwijało się, prawda? On walczył, proszę zobaczyć, właściwie ze wszystkimi sąsiadami, z Niemcami, z Czechami, z Rusią. Zobaczcie, nawet współczesne czasy.
do prowadzenia wojny, co jest potrzebne? Panie Michale. Pieniądze oczywiście. Tak, macie rację. Kasa. Kasa jest potrzebna. Słuchajcie, kto ma pieniądz, ten może tego stać na prowadzenie wojen. I słuchajcie, w czasach Bolesława Chrobrego też potrzebowano bardzo dużo pieniędzy. Jak uzyskuje się pieniądze? Panie Krystianie, właśnie. Jak uzyskuje się, czy uzyskiwało się kiedyś pieniądze, żeby były w budżecie państwa? Z handlu na przykład? Z handlu. Z czego jeszcze? Co pan? Z podatków. Właśnie, z podatków. A jeżeli ktoś prowadzi wojny, potrzebne są pieniądze. Pieniądze bierze z podatków i słuchajcie, ale podatki płaciła ludność, więc to trochę obciążało tą ludność. I kiedy zabrakło Bolesława Chrobrego, zaczęły się nieco kłopoty. Rządy rozpoczął Mieszko II, który był synem Bolesława Chrobrego. Panie Malinowski, proszę przeczytać, w jakich latach panował Mieszko II? Od 1025 do 1034 Tak, do 1034 roku. 1025 to jest moment śmierci Bolesława Chrobrego. On umiera, jego syn przejmuje władzę. Zobaczcie, to jest Mieszko II. Siedzi sobie wygodnie na tronie, w jednej ręce trzyma właśnie chyba berło, w drugiej pewna kobieta podaje mu księgę. Ale słuchajcie, to znaczyło, że ten władca umiał czytać i pisać. Jak myślicie, czy w owym czasie to było popularne, czy ta umiejętność była powszechnie znana? Jak pan myśli? No oczywiście, że nie. Tak, nie była znana. Słuchajcie, niewielka część społeczeństwa umiała pisać i czytać. Za chwilę jeszcze o tym wrócimy. Ale słuchajcie, Mieszko II zaczął rządy bardzo podobne do swojego ojca. On chciał podbijać, on chciał walczyć, on chciał być potężnym władcą. Ale nasi sąsiedzi już mieli troszeczkę tego dość i rozpoczęły się najazdy na państwo polskie. Tutaj wykorzystano jeszcze taką osobę, która nazywała się Bezprym. Panowie, proszę otwórzcie swoje książki na stronie 49. Tam macie tablicę genealogiczną pierwszych Piastów. Panie Emilie, proszę wymienić mi synów właśnie Bolesława Chrobrego. Są to Bezprym i Mieszko II. Czy Bezprym był starszy od Mieszka? Tak. Tak. Słuchajcie, Bezprym był starszy od Mieszka, ale nie wiadomo, dlaczego on został pominięty w dyspozycji dotyczącej władzy. To Mieszko przejął. I teraz, kiedy państwo polskie było poddane najazdom niemieckim i ruskim, jego osoba nagle się pojawia, żeby, wiecie, dezorganizować państwo polskie. Dobrze, moi drodzy, to jest właśnie ta sytuacja. Rozpoczynają się walki. Z jednej strony najazd ruski, z drugiej strony najazd niemiecki. Mieszko II ucieka. Tutaj jest pokazane Milsko, Łużyce zajmują siły niemieckie. Grody Czerwieńskie tracimy na rzecz Rusi. Nawet tracimy Morawy i Słowację. To wszystko prowadzi do tego, że państwo polskie zmniejsza się. Ale w samym państwie rozpoczyna się tak zwana reakcja pogańska. Tutaj ludność, która do końca nie została przekonana do chrześcijaństwa, rozpoczyna bunt. Bunt szczególnie przeciwko możnowładcom. I ten bunt rujnuje państwo polskie. Proszę kolejny slajd. Zobaczcie, tutaj jest pokazany syn Mieszka II. Zobaczcie, na tablicy genealogicznej, na stronie 49, sprawdźcie,
Panie Michale, czy Mieszko II miał innych synów? Mieszko II miał tylko syna Kazimierza Odnowiciela. Tak, słuchajcie, miał tylko jednego syna. Ten Kazimierz prawdopodobnie urodził się, czy młodość spędził w Niemczech. I został wysłany do państwa polskiego. Ale państwo polskie jeszcze wcześniej, przed jego przybyciem, przeżyło chyba najgorszy moment w tym początkowym okresie istnienia. Zaczął być czym? Został przeprowadzony najazd księcia Brzetysława, księcia czeskiego na terytorium Polski. Wcześniej, przed zajęciami, rozdałem panom teksty źródłowe. To jest kronika czeskiego autora Kosmasa, kanonika praskiego. Macie ten tekst źródłowy przed sobą. Proszę, przeczytajcie ten tekst i wyciągnijcie wnioski, jak ten najazd był przeprowadzony, czym się zakończył. Moi drodzy, tak minutka, dwie. Proszę, przeczytajcie. Może ktoś powie, co się stało podczas najazdu Brzetysława. Proszę, panie Michale. Według tekstu źródłowego książę Brzetysław rzezią, grabieżą i pożogą, wyniszczywszy wsi, runął na warowne grody. Wkroczywszy zaś do ich metropolii, Krakowa, obrócili go w ruinę. Zobaczcie, czyli najazd był bardzo niszczycielski. Słuchajcie, jest taka przypowieść, taka legenda, że w katedrach, czy w ruinach katedr w Poznaniu oraz w Gnieźnie pasły się stada owiec, świń czy bydła. Czyli to świadczy o tym, jak ten najazd był okrutny. Słuchajcie, czy podczas tego najazdu coś wywieziono jeszcze? Czesi zabrali też nasz najcenniejszy skarb, czyli zwłoki męczennika świętego Wojciecha. Tak, relikwie świętego Wojciecha. Słuchajcie, dla Polaków to był bardzo duży skarb. To było upokorzenie Polaków. Te relikwie zostały dopiero znacznie później odzyskane. Czyli zobaczcie, państwo w rozsypce. Gdzie jest Mazowsze? Bo Mazowsze odgrywa pewną rolę w tym. Proszę, gdzie jest? O, dobrze, Mazowsze. Stolicą ówczesnego Mazowsza było jakie miasto? Proszę. Płock. Płock, tak. Dziękuję. Słuchajcie, Płock jeszcze za chwilę odegra pewną rolę, bo niektórzy, słuchajcie, nie wiedzą, że Płock, można powiedzieć, przez pewien okres czasu był stolicą państwa polskiego. Ale to za chwilę. Słuchajcie, i do tej ojczyzny wraca właśnie Kazimierz Odnowiciel. Słuchajcie, to jest jeden z obrazów przedstawiających powrót Kazimierza Odnowiciela. Zobaczcie, co jest pokazane na tym obrazie. Co widzicie? Proszę. Obraz pokazuje Kazimierza wracającego do kraju, a przed nim leży duchowny przygnieciony krzyżem. Tak, to jest ta reakcja pogańska. Proszę zobaczyć, czy są jakieś zabudowania, czy coś wskazuje na to, że tam coś się stało. No jest puste pole praktycznie. Tak, lasy. Proszę zobaczyć ptaki, czarne ptaki, kruki. Kruki często pojawiały się na polu bitwy już po zakończeniu walk. To świadczy o tym, że państwo polskie po prostu było w rozsypce. I Kazimierz Odnowiciel wraca. Uzyskuje pomoc ze strony Niemiec. Dlaczego? Bo Niemcy obawiali się, że jak ta rebelia, ta anarchia rozszerzy się również na inne kraje. Oni się tego obawiali i dlatego wsparli Kazimierza.
Również Kazimierz ożenił się z księżniczką ruską i uzyskał pomoc. I to jest to. Moi drodzy, proszę jeszcze kolejny. Kazimierz rozpoczął naprawdę bardzo skuteczne rządy. Zaczął odbudowywać państwo polskie. Między innymi takim symbolem odbudowy tego państwa jest klasztor, jest opactwo w Tyńcu pod Krakowem. Chciałbym tutaj w tym miejscu poprosić członków naszej grupy teatralnej ze szkoły, aby zaprezentowali pewne rekwizyty. Proszę bardzo. To są, moi drodzy, benedyktyni. W Pelplinie byli cystersi, a tutaj jako pierwsi pojawili się właśnie benedyktyni. Proszę podejść. Tak. Moi drodzy, oni właśnie przybyli. Jaką rolę pełnił Kościół, tak patrzcie, właśnie w tamtych czasach? Panie Michale. Kościół sprawował bardzo ważną funkcję, jak widzimy u kolegi Błażeja. Trzyma on pióra i kałamarz. Mhm. Czyli można by powiedzieć, że benedyktyni zajmowali się spisywaniem ksiąg, co w tamtych czasach było bardzo dużym postępem. Tak, szkolnictwo. Słuchajcie, oni pracowali w kancelarii. Słuchajcie, benedyktyni otrzymali w Tyńcu majątek. Słuchajcie, książę, prawdopodobnie, bo tutaj są spory wśród historyków, czy to był Kazimierz Odnowiciel, czy Bolesław Śmiały właśnie lokował tutaj to opactwo, ale oni przynieśli nam po prostu postęp. Kościół w tym czasie to był postęp, jeśli chodzi o rozwój cywilizacyjny. Panie Robercie, może pan jest, powiedzmy, opatem. Ja nadaję panu ziemię. To była taka chyba formuła nawet, którą gdzieś zapisano właśnie, jak opat dziękował władcy, księciu za te majątki. Może pan zaprezentuje to, ja już wezmę to. Bacząc na dobra nam okazane, że wszystkimi prawami, korzyściami, władzami, większymi i mniejszymi na wszystkich drogach, ścieżkach, miejscach prywatnych i publicznych chętnie darowiznę przyjmuję, aby wnet pracę rozpocząć około dźwigania nowego kościoła i opactwa i w pięknym miejscu go usadowić. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, w jakim języku spisywano księgi? Proszę, panie... Zapewne tak. Po łacinie. Łacinie. Słuchajcie, w naszej szkole jest co tydzień trochę lekcji łaciny, prawda? Ja poprosiłem kolegę, żeby po łacinie, nie wiem, powiedział jakąś modlitwę. Może zdrowaś Mario. Dobrze? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dziękuję bardzo. Zostawcie właśnie te rekwizyty. Dziękuję bardzo, możecie wrócić. Słuchajcie, to był postęp. Zobaczcie, za Kazimierza pojawiają się również rycerze. Pamiętacie, jak mówiliśmy sobie za Bolesława Chrobrego, to byli wojowie, prawda? Książę, król miał drużynę i słuchajcie, ona była zaopatrywana z jego skarbca, ale po kryzysie było mało pieniędzy i Kazimierz Odnowiciel wpadł na bardzo, z jednej strony genialny, prosty pomysł, stosowany na Zachodzie. Zatrudnił właśnie, czy dał ziemię ludziom, których przekształcił w rycerzy, dawnych wojowników, dawnych wojów. Słuchajcie, tutaj macie taki przykład. To jest misiorka. Zobaczcie, coś takiego nosili ówcześni rycerze.
Proszę zobaczyć, co to jest. Proszę. Są pierścienie wykuwane przez kowali i połączone. Tak, zobaczcie. Bardzo, słuchajcie, z jednej strony proste, a z drugiej strony bardzo trudne do przecięcia nawet mieczem. Tutaj mamy miecze różne, ale moi drodzy, z pewnych względów bezpieczeństwa raczej nie będziemy tego stosować. Po zajęciach ewentualnie ktoś może podejść, ja mogę pokazać. Zobaczcie, to była misiorka. Słuchajcie, tacy rycerze uzbrojeni byli w specjalne kolczugi. Słuchajcie, taka kolczuga ważyła około 20, nawet czasami może troszeczkę więcej, kilo. Po Kazimierzu Odnowicielu rządy rozpoczyna Bolesław Śmiały. Słuchajcie, Bolesław, te imię, to u Piastów świadczyło o jednym. Lubią walki. Lubią bitwy walczyć. I słuchajcie, Bolesław Śmiały tak samo wyprawia się na różne strony. Słuchajcie, koronuje się i tą datę proszę zapamiętać, zapisać. 1076 rok, to jest ta data, będzie was obowiązywała. Koronuje się na króla Polski. Wykorzystuje po prostu osłabienie państwa niemieckiego, koronacja. Tak samo jak jego dziad, Bolesław Chrobry. I słuchajcie, Bolesław Śmiały jest potężnym władcą, ale robi jeden straszliwy błąd, który zmienia historię jego panowania. Mogę prosić? Moi drodzy, podczas wyprawy na Ruś część rycerzy, która była przerażona trwaniem, tej długością trwania tej wyprawy, wycofuje się. I słuchajcie, oni przybywają. Dla Bolesława to są dezerterzy. On zaczyna ich ścigać. Oni chronią się u biskupa krakowskiego, który ma na imię Stanisław. Ale słuchajcie, król jest wściekły. Według podania takiego kronikarza polskiego, Kadłubka, miał wejść do świątyni i osobiście podczas mszy, zobaczcie, miał uderzyć mieczem biskupa. Jego podobno rycerze posiekali po prostu ciało biskupa na części, na członki i no, uśmiercili go. Słuchajcie, to był krok niespotykany. Spotkał się z potępieniem całego społeczeństwa. Król uciekał, a biskup Stanisław w niedługim czasie został ogłoszony świętym. Według legendy jego wszystkie członki zrosły się i w jedno ciało. I tak później tłumaczono w okresie rozbicia dzielnicowego, że również państwo polskie powróci do swoich dawnych rozmiarów. Zobaczcie, święty Stanisław, jeden obok świętego Wojciecha, jeden z najbardziej znanych świętych tamtych czasów. No, święty Wojciech w dalszym ciągu, prawda? To jest patron Polski, święty Stanisław również. Dobrze, moi drodzy, ostatnia kwestia, którą chciałem na tych zajęciach poruszyć. Słuchajcie, Bolesław Śmiały musiał uciekać z państwa polskiego. Władzę po nim przejmuje słaby, w przeciwieństwie do swojego brata, również chorowity książę Władysław Herman. I teraz wracamy do Płocka. Słuchajcie, on swoją siedzibę właśnie wybiera, czy na swoją siedzibę wybiera Płock. I można powiedzieć, że przez dwóch władców, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, Płock jest swoistego rodzaju stolicą państwa. Tam ma siedzibę książę. Ale Władysław Herman to już nie jest Bolesław Śmiały. Państwo polskie, zresztą on nie jest królem, jest tylko księciem. Jeszcze dodatkowo jego synowie zaczynają później walkę między sobą. Ale o tych walkach powiemy sobie na następnych zajęciach. Dobrze? Słuchajcie, dziękuję bardzo za tą lekcję. Tytułem powtórzenia. Proszę pamiętać tutaj dwóch władców. Kazimierza Odnowiciela,
jego walki o zachowanie państwa polskiego, no i oczywiście Bolesław Śmiały i święty Stanisław. Proszę pamiętać, na następnych zajęciach odpytam was z tych osób, dobrze? Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Panie profesorze Janie, pierwsze wrażenia po lekcji. Czy osiągnął pan założone cele? Czy się łatwo prowadzi taką lekcję, gdzie się wraca do czasów, o których mówią, nie wiem, nie zawsze pozytywnie? Ja myślę, że o różnych wydarzeniach z historii własnego kraju, własnego narodu trzeba pamiętać. Każda historia jest z jednej strony ciekawa, z drugiej strony jest inspirująca, ale nie zawsze to jest, wszystko jest pozytywem. Przecież no, w historii miały miejsce różne wydarzenia, różnie się to wszystko interpretuje, ale myślę, że trzeba znać historię. Po prostu trzeba znać historię i uczyć się po prostu z historii. Historia nauczycielką życia. Bardzo tak. Pięknie w komunikacie, tym nawet niewerbalnym, pan to pokazał, kiedy przebrał tych benedyktynów i ten benedyktyn idzie z piórem, długopisem. Może to nie był jakiś markowy dzisiejszy, ale ten, który wnosi kaganek oświaty. Tak, przyznam się, że czasami staram się takie przedstawienia organizować, to wciąga uczniów, ale rzeczywiście to pasowało i to otoczenie, i ci cystersi, czy... No ale to jest politycznie niepoprawne, bo ten kościół taki ciemny i cały ten okres, a tutaj nagle wnoszą kaganek oświaty, bo to, abyśmy pewne stereotypy myślenia o tamtych czasach, a szczególnie o roli Kościoła też. Tak, tak. Chciałem właśnie to pokazać. Przyznam się, że prowadzenie zajęć przy kamerach bardzo... Były tam kamery? Nie, my tylko to tak z ukrycia to wszystko. Deprymujące właśnie patrząc na nawet na uczniów zawsze to jest bardziej, chyba mam taką nadzieję, żywsze zajęcia. Ja... Ale rzeczywiście chciałem to pokazać i wcześniej... Tydzień wcześniej byliśmy w Owidzu. Owidz to jest takie wczesno-piastowskie grodzisko. Prawdopodobnie to jest gdzieś koło XI wieku, zrekonstruowane. Zapraszam serdecznie. Ale właśnie tam mieliśmy zajęcia, taką żywą lekcję historii właśnie o początkach państwa polskiego. To jest bardzo ciekawe. Bardzo chętnie możemy na następną lekcję, jak się tutaj ksiądz dyrektor zgodzi. Chciałbym, kochani telewidzowie, zaproponować, że my będziemy sobie tu rozmawiali, ale możemy włączyć się do dyskusji. Nasze telefony dla Polski Północnej 657 0011, dla Południowej 657 0012. Zresztą numery telefonów widzimy na pasku w telewizorze. I możemy też rozmawiać na temat tej lekcji, na temat samego tematu tej lekcji, którą przypomnę, było w walce, temat brzmiał w walce o silne i niezależne państwo, cała ta bardzo pięknie, sugestywnie przedstawiona Polska XI wieku i ten dramat ze świętym Stanisławem i wszystko od Kazimierza Odnowiciela, to dobrze, możemy pytać, możemy rozmawiać, ale ja bym chciał trochę wrócić też do historii, ale do tej, księże dyrektorze, 1836 rok. No, ja nie wiem, tak gdyby popatrzeć, rozejrzymy się jeszcze, ale to jest ksiądz dyrektorem jednej z najbardziej nobliwych szkół w Polsce. Staram się dorównać tym naszym założycielom, także i uczniom, i absolwentom, którzy w tamtym czasie kształtowali się właśnie w Kolegium Marianum. No i dbamy o to, aby ta historia, rzeczywiście ten bagaż doświadczeń tamtego czasu stał się też i
dobrą perspektywą przyszłości dla tych ludzi młodych, których staram się wychować i zachęcić do tego, aby przyjęli was na ręce odpowiedzialność za współczesność, za także naszą ojczyznę. Bo przejęliście szkołę po upadku komuny w 2000 roku. To znaczy szkoła rozpoczęła swoją działalność, tak, w 2000 roku. Bo w 1961 roku komuniści zamknęli... Władze komunistyczne zamknęły naszą szkołę i przez ten czas właśnie w tym budynku znajdował się taki dom opieki społecznej. Dom opieki społecznej w cieniu katedry. W cieniu katedry. W cieniu katedry. Czyli jesteście od 15 lat. Tak. Ta lekcja historii... Wasza szkoła prawie 200 lat, ta lekcja historii jest w 15-lecie, jak gdyby jak okrągła rocznica po odzyskaniu szkoły. A jak to się stało? Chcę spytać pana Jana, że w 1836 roku w ogóle ta szkoła tam powstała. Kto to wymyślił? Po co ona tam była potrzebna? Właśnie po co? To jest główne pytanie. I pan zaraz odpowie, a przyjmiemy, żeby oszczędnie było. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki. Pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam księdza prowadzącego, witam pana profesora i pozostałe osoby, łącznie z księdzem. Moje imię Roman, dzwonię z Kielc. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że tą historię, tak fantastyczną, jaką pan profesor tam wykładał w tej szkole. Ja miałem w szkole podstawowej w Rożnowie. To jest koło Nowego Sącza, nad Jeziorem Rożnowskim. I proszę mi wierzyć, w klasie szóstej szkoły podstawowej, później siódmej, później miałem w ogólniaku w Nowym Sączu imieniu Marii Konopnickiej. Miałem fantastycznych nauczycieli historii. I dosłownie to samo ja miałem i to samo mi przekazywano, co pan profesor w szkole tej katolickiej. To chciałem tylko powiedzieć, podziękować i fantastycznie, że to robicie. Bóg zapłać całego serca. Szczęść Boże, pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze polecamy się raz w miesiącu, zapraszamy i dużych, i małych, i na emeryturze, i rencistów, i młodych, żebyśmy w ławce szkolnej usiedli. I teraz, jak to się stało, panie Janie, że ta szkoła w 836? Kilka lat wcześniej władze pruskie naciskały na biskupa Chełmińskiego, żeby przeniósł stolicę z Chełmży właśnie do Pelplina. Pelplin był wtedy opuszczony. Zlikwidowano klasztor cysterców i te budynki stały jak gdyby puste. Dlaczego właśnie z Chełmży? Bo Chełmża była w tym czasie takim ośrodkiem kultury polskiej. Władze pruskie chciały ograniczyć zasięg tego oddziaływania miasta. Tam były szkoły, seminarium, taki po prostu bardzo prężnie działający ośrodek polskiej kultury. I przeniesiono właśnie biskupstwo, właściwie biskup nie miał wiele do powiedzenia, przeniesiono do Pelplina. Pelplin w tamtym czasie to jest właściwie opactwo i kilka, przepraszam, chałup. Czyli kilka wieś. Tak, na dzisiejszy... malutka wieś, kilka chat i nagle Pelplin staje się stolicą bardzo dużego biskupstwa. Biskup właściwie nie miał, oprócz oczywiście kanoników, księży, kleryków, bo również seminarium zostało przeniesione, tak naprawdę nie miał osób, które na przykład młodych osób, które by służyły do mszy, które by śpiewały te piękne psalmy. I jego pomysł właśnie był na to, żeby założyć szkołę, skupić pewną grupę młodzieży, która będzie pomagała właśnie w liturgii w katedrze, podczas mszy świętych. I to początek. To jest właśnie 1836 rok i właśnie tak zaczyna działalność nasza szkoła. Od sześciu młodych chłopców, którzy po raz pierwszy tam przybyli. Jurek, Paweł, jak to jest chodzić do szkoły, mając świadomość tego,
dziedzictwa kultury, które no, z tych murów aż wychodzi, do szkoły, gdzie no, jest to szkoła w cieniu katedry, gdzie możecie spotkać bardzo często, nie wiem, księdza biskupa, jak jeszcze słyszymy tę historię, jak to się wszystko rodziło, to przeszkadza czy pomaga? Bo niektórzy mówią im, szkoła bardziej od kościoła, to tym lepiej. Można by powiedzieć, że szkoła tak katolicka powinna być razem z kościołem. Bo sam mówi, że to jest szkoła katolicka. Mhm. I myślę, że wychowanie duchowe pomaga w tym, w nauce, poznawaniu nowych ludzi. Za chwilę wrócę do tego. Prosimy bardzo. Program ze szkolnej ławki Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Witam wszystkich zgromadzonych, księdza prowadzącego, księdza dyrektora, pana profesora Wiśniewskiego oraz kolegę Jurka i kolegę Pawła. Mam pytanie. Jak się podoba, to jest takie może niezwiązane z lekcją historii, ale mam takie pytanie ogólne, które może zaproponować jakiś pomysł rodzicom, żeby zachęcić uczniów do wykorzystania oferty Kolegium Marianum. Jak wam się podoba szkoła? Możecie coś powiedzieć, coś więcej? No, Michał pyta, Paweł i Jurek odpowiadają. Bo teraz jak ktoś na was patrzy, no tak szuka, no nieraz myśli, że szkoła katolicka, no to, bo ja jeszcze mam pytania takie dość trudne. Słuchajcie, a gdzie tam macie dziewczyny? No ja widziałem na lekcji historii żadnej dziewczyny. Czy to można w szkole się uczyć bez dziewcząt? Jest to może trudne do pojęcia, ale... Dobrze, no dlaczego trudne do pojęcia? Ale jest to możliwe. Jest to możliwe? Tak. Paweł? Według mnie to nawet bardziej pomaga. No dziewczyny często rozpraszają także, nie? Więc... A proszę. Jakby nie patrzeć. Rozpraszacie, tutaj trzeba uważać, że fajne określenie. Dziewczyny rozpraszają. Słuchajcie, to ja dalej jeszcze pójdę, żeby was pokazać, bo to jest odpowiedź też na pytanie Michała. Studniówka będzie. Biedni wy jesteście. Słuchajcie, ja na moją pamiętam jeszcze tą studniówkę. Mieliśmy koleżanki w szkole. Pamiętam, jak się ubierały, jak tańczyliśmy. A wy sami chłopcy, no jak ta studniówka wygląda? Studniówka wygląda normalnie. Czyli? Przyprowadzamy na studniówkę, zapraszamy wcześniej dziewczyny, czy to nasze, z którymi już jesteśmy, czy to koleżanki, które mamy, bo jedno nie wyklucza drugiego. No super, czyli kochani telewidzowie, jest to męskie liceum katolickie, ale w tym męskim liceum katolickim w Pelplinie, moglibyśmy powiedzieć, że w tym pocysterskim klasztorze uczniowie mogą mieć dziewczyny, są normalni, no. No niech to, czyż to jest niepiękne, a to jeszcze dalej pójdę. Jest też internat tam, tak? Jest, tak. Mhm. Księże dyrektorze, ile zatrudniacie sprzątaczek, żeby w tych pokojach u chłopaków sprzątały? Bo to trzeba jednak tam zmyć, wytrzepać, okna umyć, kurze pościerać. Nasza szkoła, można było powiedzieć, że szczyci się też i tym, że nie potrzebują nasi uczniowie jakiejś dodatkowej obsługi. Oni sami dbają o swoje pokoje, sami sprzątają, sami przygotowują je w taki sposób, że czasami jak sprawdzamy, no zawsze jak sprawdzamy, przepraszam, w piątek przed wyjazdem czystość pokoi, to naprawdę są one na bardzo wysokim poziomie. Wy naprawdę potraficie zamiatać, zmywać, kurze, a może na przykład się ukryć, żeby tak powiedzieć księdzu dyrektorowi, że jest posprzątane, on później sprawdza? Raczej nie da rady. Jak, co znaczy nie da rady? Raczej tak, jeżeli by było coś nawet schowanego, to raczej ksiądz to znajdzie. Czyli kurz nawet gdzieś tam to włoży rękę i sprawdzi, czy zostało starte? Tak.
Ale wy też potraficie, przepraszam za takie banalne jakieś pytania, ale jeżeli macie internet i jesteście w tym pokoju, to wy też musicie codziennie ścielić łóżko? Tak, tak. Tak? I potraficie pościelić łóżko? No na to wygląda. Jeżeli księża chodzą i sprawdzają, nie mają pretensji, no to jest okej. No słuchajcie, kochani, to tylko to jest taki apel. Jeżeli, nie wiem, ktoś szuka dobrego męża w przyszłości, no to nic jak tylko, albo żeby wziąć i syn był na przykład dobrym, zaradnym mężem, ojcem, niech idzie do Pelplina, do szkoły, tam go nauczą nawet sprzątać. I później też nawet i tańczyć, no normalni chłopcy. Księże dyrektorze, bo to jest, naprawdę, to jest bardzo ciekawe, bo są stereotypy myślenia. Że oni tam są, to się w zasadzie z 5 godzin modlą, później godzinkę się pouczą łaciny, powiedzą Ave Maria, Gracia Plena, albo Pater Noster, jakieś inne rzeczy robią. A oni tam, ja jestem mocno pod wrażeniem i chciałbym powiedzieć, skoro od 1836 roku ta szkoła jest, to proszę powiedzieć o tych absolwentach, bo podobno wielu ludzi, nawet ostatnio to chyba biskup Szlaga, prawda? Też jest absolwentem, czyli on był absolwentem szkoły w diecezji, której później pasterzował. Wydaliście kogoś, z którego jesteście dumni? I proszę się do tego przygotować, odbierzemy telefon. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki Telewizja Trwam. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria na wieki wieków. Teraz i zawsze. Proszę Ojca, z przyjemnością z moim mężem, siedząc prawie że przy szkolnej ławce, ale przy stoliczku, oglądaliśmy lekcje historii i chcę podzielić się tym, za co bardzo dziękuję, bo w ogóle księdza bardzo lubimy te właśnie programy szkolnej ławki. Dziękujemy panu dyrektorowi szkoły i panu profesorowi za ten przepiękny wykład, a to dlatego, że mój mąż, który ma w tej chwili, przepraszam, że w imieniu jego mówię, bo ma trudności może z wymową, czy krępuje się, 84 lata, 85 rok i jest absolwentem tego liceum. Zaczynał w 1946 roku, a kończył w 1950 roku. I byliśmy już dużo z tych czasów, z przekazu. Byłam tam sama osobiście z mężem dwa razy już na zjeździe. Jedliśmy posiłki w takim pięknym nastroju i w pięknym gronie z księżmi w tym właśnie refektarzu, gdzie w tej chwili lekcja historii trwała. Było dużo osób było na zjeździe, o różnych profesorach, ich lekarzy, inżynierowie. Mój mąż kończył na Uniwersytecie Matematykę i wykładał w Dobrocinie w Technikum Rolniczym. I chciałam właśnie to powiedzieć, byliśmy już dwa razy na zjeździe, poznaliśmy. Pan dyrektor był przewspaniały, prowadził nas po klasach, właśnie poznał nas z uczniami, w jakich warunkach odbywają się lekcje, bo mój mąż jeszcze uczył się w podziemiu prawie, w tych częściach takich dolnego parteru, gdzie te grube ściany były. Ale wspomina to przepięknie i mówi, że gdyby jeszcze siły Bóg pozwolił wrócić do zdrowia, to by jeszcze raz mógł pojechać. I ma ogromne wspomnienia. Jak dzisiaj widział, że ze szkolnej ławki, to mi przypominał ze 3-4 razy. Słuchaj, będziemy w szkole, w Kolegium Marianum. Bóg zapłać za to wszystko. Pani Jadziu, a chciałbym tylko tak spytać, czyli pani jest bardzo szczęśliwa i zadowolona z tego, jakiego pani kochanego męża uformowało Kolegium Marianum w Pelplinie, prawda? Prawda. I to jest piękne, że nie tylko mądry, ale i ojciec kochający, który teraz razem z żoną w ławce. Pani Jadwigo, pozdrawiamy panią i męża. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. No patrzcie, no to już mamy.
wychowanek, skończył matematykę na uniwersytecie, wykładowca, a inni? Właśnie te roczniki, które trzeba podzielić okres istnienia kolegium na takie trzy okresy. Pierwszy okres to jest pod zaborami. To jest właściwie do 1918 roku, kiedy kolegium było właściwie jedyną szkołą na Pomorzu, której językiem wykładowym był język polski. To trzeba pamiętać, że nieco nieocenione zasługi właśnie Kolegium Marianum dla zachowania polskości Pomorza. Kilku wybitnych naukowców kończyło Kolegium Marianum, choćby nawet słynny chirurg, właśnie Ludwik Rydygier. To jest też absolwent naszej szkoły. No właśnie, ja tu patrzę, w Toruniu mamy ulicę Rydygiera i się zastanawiałem, kto to jest, a to jest absolwent waszej szkoły. Tak, też właśnie bardzo wielu historyków kończyło Kolegium Marianum. Wiele osób, które później miały olbrzymie zasługi dla kultury polskiej. Nazywano nawet Pelplin takimi małymi Atenami Polski Północnej. To ja spróbuję wymienić, bo mam tutaj na przykład Mieczysław Piechowski, polski dziennikarz, działacz patriotyczny, w końcu XIX wieku chodził. Ludwik Rydygier, tak, słynny chirurg, pierwszy na świecie dokonał resekcji żołądka. Ksiądz Franciszek Rogaczewski, błogosławiony Kościoła, błogosławiony Franciszek Rogaczewski. Ksiądz Bronisław Komorowski, błogosławiony Kościoła katolickiego, ofiary męczeństwa II wojny światowej w 1940 roku. Biskup Konstantyn Dominik, sufragan. Później jest profesor doktor habilitowany Franciszek Grucza, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, twórca Polskiej Szkoły Lingwistyki Stosowanej, wasz absolwent, artysta malarz Wacław Szczeblewski, profesor doktor habilitowany Jan Bernard Szlaga, biskup ordynariusz diecezji pelplińskiej, ten, który wznowił działalność Kolegium Marianum w Pelplinie. I również trzeba wspomnieć, kolegium te przed jeszcze I wojną światową było taką kuźnią nauczycieli polskich na Pomorzu, urzędników, którzy de facto tworzyli drugą Rzeczpospolitą na Pomorzu, tutaj w Wielkopolsce, bo bardzo dużo uczniów pochodzących z polskich rodzin uczyło się, właściwie pochodzili od Śląska przez Wielkopolskie, Pomorze, ale również z Warmii, z Mazur. To była naprawdę bardzo ważna szkoła dla zachowania polskości. W okresie międzywojennym, no, pierwsi wojewodowie drugiej RP na Pomorzu to są absolwenci Kolegium Marianum. Brejski, Łaszewski, Stefan Łaszewski, przecież Jan Brejski, to są absolwenci. Szkoła istniała do 1939 roku, później jest zawierucha, II wojna światowa i zostaje ponownie otwarta, reaktywowana w 1946 roku. Istnieje do 1961 roku. Niestety, no, władze komunistyczne zamykają szkołę w 1961 roku. No, z tych ostatnich nawet absolwentów, jeden z absolwentów jest, no, wykładowcą w wyższej szkole, pan profesor Ryszard Michalski, więc to też jest absolwent Kolegium Marianum. Mhm. Bardzo wielu właśnie lekarzy z tego okresu, no, to jest naprawdę coś pięknego, szczególnie jak się spotyka z takimi osobami. I jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej sytuacji, która miała miejsce 2 lata temu. Dwa i pół roku temu byliśmy z wizytą z księdzem dyrektorem u nauczyciela WF-u jeszcze sprzed 1939 roku. Arkady Brzezicki, właśnie, no, już świętej pamięci, ale nauczyciel, który prowadził zajęcia z WF-u od 1934 do 1939 roku. Wtedy miał chyba 104-105 lat, jak z nim się ponownie spotykaliśmy, i wręcz ze łzami w oczach wspominał właśnie ten okres, kiedy
No, tak jak przed chwilą pani Jadwiga w imieniu swojego męża, ale mam teraz... Jeszcze właśnie jedno. Właśnie jak spotykam absolwentów kolegium, to oni zawsze mówią, że jak już może mieli troszeczkę dość szkoły, tego wszystkiego, tej nauki, ale teraz, rok po ukończeniu szkoły, 2, 3, 5 lat, tak wspominają ten okres, że to jest po prostu coś niesamowitego. I to jest piękne. Ale mam pytanie do księdza dyrektora, bo cytowaliśmy już tutaj te słowa księdza biskupa Jana Bernarda Szlagi, świętej pamięci, wielkiego ordynariusza, który, kiedy to powstawało kolegium, to mówił: chcę, żeby w murach tej szkoły uczyli się chłopcy, którym zależy na tym, aby ich chrześcijańska świadomość mogła dojrzewać. Oczekuję po tej szkole, że będzie ona przygotowywała naszą elitę katolicką. Zresztą słyszymy nawet z tych telefonów, że to jest elita, ale także przygotowywała do wyboru drogi życia tych chłopców, którzy odczuwają głos powołania do służby Bożej. Tak po cichutku. Księże dyrektorze, czy to ostatnie pragnienie księdza biskupa też się sprawdza? Bo nieraz, nie wiem, z mojej szkoły podstawowej w małej wsi wyszło kilku księży. Z liceum też. A tam przy tym klasztorze, no ksiądz biskup marzył o tym. Czy zdarzyło się, że jakieś powołanie wyszło? Mamy bardzo dużo powołań z naszej szkoły. Od samego początku jej istnienia każdego roku zawsze idzie przynajmniej kilku naszych absolwentów także do seminarium duchownego. Czyli to zamierzenie, też ta myśl księdza biskupa Jana Bernarda Szlagi jakoś też spotkała się, urzeczywistniła się. A, czyli wszystko jest dobrze. Bo to jest ważne, bo po owocach ich poznacie. I to są, nieraz sprawdzamy poziom matury, sprawdzamy słupki, wykresy, ale to jest to piękno, które o tym mówi. Ale gdybym was, chłopaki, spytał, jakie są, nie wiem, atuty waszej szkoły? Co wam się w tej szkole, w której jesteście, najbardziej podoba? Jurek, Paweł. Bo no tak, to, że macie super dyrekcję, to widzę, wykwalifikowanych nauczycieli, to widać po panu profesorze Janie. A czym byście się jeszcze pochwalili? Językiem łacińskim się chwaliliście. Co jeszcze? No na pewno możemy pochwalić się tym, że rozwijamy swoje własne zainteresowania. Możemy wybrać nasze rozszerzenia takie, które nam się przydadzą dalej do studiów i takie, które lubimy. One nie są takie jak w tradycyjnym może liceum, jak biologia, czy chemia, czy matematyka, czy fizyka, ale możemy wybrać na przykład biologię i informatykę, więc to, co nam jest potrzebne. A chciałem jeszcze spytać, jak jest ze mszą świętą? Bo wy tak mówicie, że naturalnie jest ta kaplica przepiękna, którą widzieliśmy, umiejscowiona w formacji intelektualnej i duchowej waszej szkoły. To co, wy o 5 rano wstajecie, żeby o 6 pójść na mszę świętą? Nie. Mamy pobudkę mniej więcej o 6:30, ale to tylko we wtorek, aby na 7 iść na mszę świętą. Następnie po tej mszy świętej idziemy, jeżeli mamy taką ochotę, iść na śniadanie i od 8 zaczynamy lekcję. Kolejna obowiązkowa msza święta jest w czwartek. Można powiedzieć, łączymy się duchowo z klerykami, bo idziemy do katedry. A w pozostałe dni msza jest dodatkową mszą świętą, na którą po prostu, jeżeli chcemy, jeżeli mamy taką ochotę, to idziemy. A macie jakieś ciekawe takie, nie wiem, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, bo wszyscy dzisiaj mówią, że nie ma pieniędzy, to zrobić podstawę programową, szczęść Boże i do domu? Nie, mamy przeróżne koła zainteresowań. Są między innymi zajęcia sportowe, są też ksiądz od matematyki jest od, można powiedzieć, o każdej porze dostępny, żeby wytłumaczyć, pomóc.
ksiądz od... Matematyki. No jak, to przecież ksiądz to powinien być od religii. Tak, ale mamy takiego... Macie też, ksiądz potrafi być nauczycielem, bo... Ja świadomie to mówię, bo nieraz przy tych stereotypach myślenia mówimy, ksiądz to tam niech religii uczy. Ksiądz, który ma kwalifikacje, żeby w liceum uczyć matematyki. Zapamiętujmy to, bo to się przyda. To jest tak jak z mówieniem o tym średniowieczu, który jest jedną wielką ciemnotą. No co jeszcze macie? Też... Podobno teatr macie niezwykły. Tak, zawsze przy okazji jakichś świąt, chociażby Święto Niepodległości, czy też na zakończenie roku szkolnego, na zakończenie roku szkolnego maturzystów, nasze tak koło teatralne lub klasowe przedstawiamy jakieś przedstawienie odnoszące się właśnie do tych wydarzeń. Mhm. Oczywiście macie wymiany międzynarodowe. Wiem, że macie też systematyczne wyjazdy do filharmonii, czy do teatru, do Gdańska, do Trójmiasta, bo tam macie blisko, prawda? Tak. Tego wam można teraz przy autostradzie pozazdrościć. Księże dyrektorze, dlaczego patronem Jan Paweł II? Szukaliśmy takiego odpowiedniego patrona dla naszej szkoły, który by już w tym trzecim tysiącleciu w jakiś sposób był charakterystyczny dla naszych wychowanków i no wśród tych niewątpliwie, zresztą to była też taka myśl także naszych uczniów, wychowanków, że najlepszym byłby właśnie Jan Paweł II. To jego podejście do młodzieży, ta jego miłość do młodzieży sprawiała, że rzeczywiście każdy z naszych uczniów bardzo często odwoływał się też do jego nauczania i myślę, że tak jeszcze dodatkowym aspektem było to, że już kiedy zabrakło nam niejako Jana Pawła II, chcieliśmy go jakby na nowo umiejscowić w naszych sercach. I to żywy pomnik powstał. Taki żywy pomnik. Świetnie. Słuchajcie, nasz czas powoli zbliża się ku końcowi. Powiedzcie mi jeszcze, bo wielu tu ogląda, nie, i się tak zastanawia, a jak na przykład macie urodziny czy imieniny, to wasza dziewczyna może przyjechać na przykład złożyć wam życzenie? Ksiądz dyrektor, nie wiem, nie wygoni, przyjedzie, no, wypić kawę, złożyć życzenia, no jak to jest? Jest taka możliwość, żeby dziewczyna przyjechała, ale do naszych pokoi, na piętro szkolne. No oczywiście, no tam klauzura, nie? Tak. No, to jest normalnie. No. Ale oczywiście przyjechać może. Później się przestraszy, że jest tak fajnie wszystko posprzątane i będzie na siłę chciała, żebyś został jej mężem, nie? A to nie o to chodzi. Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję. Kogo pozdrawiamy? Bo teraz jest ostatnia możliwość, żeby teraz komuś tam pomachać do kamery i pozdrowić. No to na pewno chcemy pozdrowić naszych kolegów, całe grono pedagogiczne, księży prefektów i wiadomo naszego księdza wychowawcę, księdza Artura Pułkownika. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Jurkiem. Mądra rzecz. Dzień bez podlizwania, dniem straconym. Wrócicie i trzeba być dobrze traktowanym. Tak, szczególnie panie jak się... A jeszcze Jurek, kogo ty pozdrawiasz? Ja się przyłączę do... A to weź pomacha jeszcze rodzicom. Tak, chciałbym też również moich rodziców pozdrowić, całą rodzinę. Świetnie. Wszystkim. I tych, którzy gdzieś tam marzą o jakiejś dobrej szkole. Panie profesorze? Na pewno absolwentów naszego kolegium, którzy dość często pojawiają się w murach naszej szkoły, wracają, często spotykają się z nami, więc no również bardzo serdecznie ich pozdrawiam. No i oczywiście rodzinę. Tak jest. Ksiądz dyrektor, jakieś marzenie na koniec? Rozbudowywać się nie możecie, bo jest to klasztor i nie psujcie tego, co wiele wieków temu zbudowano. No, na pewno marzeń jest wiele, żeby ta szkoła dalej mogła funkcjonować, żeby też miała jak najwięcej zarówno uczniów, ale też jak najlepszych absolwentów, którzy będą przede wszystkim radością swoich rodziców, bo to na nich też bazujemy, którzy będą też i taką radością dla Kościoła, że będą potrafili zachować tą własną tożsamość.
religijną, no i przede wszystkim, żeby też byli dobrymi obywatelami, żeby dbali o przyszłość naszej ojczyzny. To jest podstawa. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ufam, że wasze Kolegium Marianum pozostanie kuźnią polskości. I tak jak ksiądz biskup Szlaga mówił, żeby wychowywało elitę, polską elitę, której tak wszyscy bardzo potrzebujemy, wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Bóg, honor, ojczyzna. To tak jak ci rycerze, którzy gdzieś tam w średniowieczu walczyli w czasie tej Polski, o której dzisiaj na lekcji historii pan profesor mówił. Bóg zapłać, serdecznie dziękuję wam. My się widzimy za tydzień, spotkamy się z katolickim liceum, też na terenie tej diecezji Tczewa. No właśnie, jaka różnorodność może być na jednym terenie. Pozdrawiam, do zobaczenia za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.